witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj was zapraszam na haul. Haul w głównej mierze drogeryjny, ale nie tylko. Moje zakupy Rossmann, Hebe, Glam Shop, paczki jakieś PR-owe i jeszcze zakupy w jakichś innych miejscach. Słuchajcie, nie doszła mi paczka z La Rose, więc do niej wrócę. Jeżeli przyjdzie w niej to, co chciałam, żeby przyszło, to będzie tam coś, o co wy mnie prosiłyście, abym przetestowała, a więc krem BB marki Mizon ze ślimakiem i chciałam też paletkę cieni. I jeżeli tak się stanie, no to będzie teścik i wam pokażę wtedy zawartość tej paczki, co tam więcej przyszło. Powiedziałam zakupy kosmetyczne i nie tylko, mam też małe zamówienie z Mojito, które wydaje mi się atrakcyjne do pokazania, to będą zaledwie trzy rzeczy, więc też wam je po prostu pokażę. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania, nie przedłużam, lecimy z tym koksem. No więc tak, Rossmann. Chciałam opaskę, ponieważ moje ukochane opaski są z Bath & Body Works, nie, są z The Body Shop. Mam jelonka, mam jakiegoś reniferka i chciałam kupić sobie nową, ale niestety jest tylko królik i ona jest biała, a biała taka opaska, wiecie, taka opaska, no co się zakłada, jak się idzie kąpać i maseczkować i tak dalej, biała opaska to nie jest najlepszy wymysł. Ta taka z La Rose, ta wow, coś tam, hello, to suwa się, inne, mimo że ja mam naprawdę małą głowę, mnie cisną, więc kupiłam opaskę, gdzieś tutaj było, opaskę Eloya, taki o, i ona wygląda tak i nie wiem, czy będzie dobra, zobaczymy. Na razie wiem, że jest bardzo nieprzyjemna w dotyku, tak jakby ktoś ją uprał w dużej ilości płynu do płukania i jej nie wypłukał, taka jest jakby gumowata. Ciekawa jestem właśnie, jak będzie z tym. No, czarno, szczerze mówiąc, to widzę. Wydaje mi się, że też będzie ciśnąca łeb. No serio, kurde, ja rozumiem, że to jest produkowane w Chinach i może tam mają mniejsze głowy, ale ja naprawdę mam małą głowę, a 99% tych opasek mnie ciśnie. Miałam też swego czasu z AliExpress, gdzież wszystko to oddałam, jak się wyprowadzałam z starego mieszkania, bo no po prostu te opaski się nie nadawały, bo cisnęły mi niemiłosiernie głowę. Zaopatrzyłam się, ponieważ wszystko mi się pokończyło, jeśli chodzi o płyny do kąpieli. Zdecydowałam się na Isana, standardowo Good Dreams. Gdzieś tu mam w ogóle paragon. Ile właśnie teraz ta Isana, słuchajcie, kosztuje? To jeszcze były jakieś rabaty, ale ile ona niby kosztuje? 7,79? To chyba było po 5 zł, nie? Tak coś mi się kojarzy. No nieważne. Polecam, jeżeli nie macie koncepcji, jakimś cudem omijałyście ten produkt. On ma niby pachnieć lawendą i wanilią. Ja wanilii nie czuję. Nie widzę też za bardzo bajecznej piany, którą obiecują, ale bardzo fajny film, Boże, co ja gadam, bardzo fajny płyn. Kupiłam też coś, czego nigdy nie miałam, a więc AA i to jest Super Fruits and Herbs. Płyn do kąpieli odpręża i uspokaja figa i lawenda. Słuchajcie, brzmi to bardzo interesująco. Zaraz zobaczymy, jak to pachnie. Na razie nie czuję tej lawendy, czuję bardziej tą figę, ale zapach się wydaje bardzo ładny i to też jest jakaś duża pojemność, bo 750 ml. Także zapas płynów, drodzy Państwo, mam zrobiony, bo to jeszcze nie wszystko. Kupiłam też nowość, której nigdy nie miałam, także z Isane i jest to ziołowy płyn do kąpieli eukaliptus, półlitrowy. Bardzo ładny taki zapach. Inhalacyjny, bym właśnie powiedziała, eukaliptusa. Mam również, słuchajcie, taki żel pod prysznic z Isane i to jest aromatyczny żel pod prysznic Oaza Spokoju, lawenda i bergamotka z naturalnymi olejkami eterycznymi. I słuchajcie, to jest 250 ml. Ładnie, ale znowu, czy lawendowo? Chyba lawendowo. Nie używałam 100 lat żeli z Isane, a tym bardziej właśnie nie z tej nowej dla mnie serii. Mam również coś, co ostatnio podbijało internety, a więc seria brzoskwinkowa. I tutaj mam, choć nie, to nie jest chyba brzoskwinkowa seria. Nie, to tutaj mam peeling do ciała. Nigdy nie miałam chyba peelingu do ciała z Isane. I to jest cukrowo-olejowy soft skin z olejem z pestek granatu. Taki oto peeling. Myślałam, szczerze mówiąc, w pierwszej chwili, że to jest ta seria brzoskwinkowa po kolorach. Oraz mam piankę, która jest dwa w jednym, a więc pianka do mycia i body lotion. I to jest na pewno seria brzoskwinkowa. Sweet as Peach z kompleksem pielęgnacyjnym, zawierający olej migdałowy, olej z pestek brzoskwini. Zawiera ekstrakt z brzoskwin.
pianka 2 w 1, podprysznic i body lotion. A jak tego się niby używa? Znaczy rozumiem, że to dlatego jest balsamem, bo jak się tym umyjemy, to już nie musimy się balsamować, tak? No zobaczymy, bardzo jestem tego ciekawa. Dajcie znać, czy używałyście właśnie coś z tej serii brzoskwinkowej. Ja kocham zapach z brzoskwini, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. Kupiłam również podkład do testów, jest to podkład marki AA My Beauty Power, ten z witaminą C. Wziąłam go w kolorze 1 Vanilla. Podkład, który troszkę już się poobijał, że tak powiem, o YouTube z racji dużej ilości paczek PR-owych, ale no u mnie go nie było, więc sobie przetestujemy. Kupiłam również na spróbunek, bo powiem szczerze, spodobało mi się opakowanie. Takie motylkowe płatki pod oczy z Isany i słuchajcie, Hebe. W Hebe skusiłam się między innymi, zachciało mi się paletki Revolution. Nie używałam 100 lat nic z Revolution, a ta była na promocji i to dosyć mocnej. Powiem wam, że teraz te drogeryjne kosmetyki naprawdę są kurde drogie. I te ceny idą bardzo do góry i na przykład paletki z Eveline, które ja mam, to zazwyczaj je albo kupowałam i wtedy je kupowałam zawsze na promocji, jak wychodziły na stronie Eveline'a, albo je dostawałam w paczkach PR-owych i ostatnio myślałam, że to jest błądaż, bo któreś te paletki to one kosztują po 60 coś złotych, to jest kosmos w ogóle. Ta paletka, nie mam tu paragonu, była właśnie przeceniona i pomyślałam, że, znaczy jest na nią jakaś promocja, więc pomyślałam, że sprawdzimy sobie, jak właśnie Revolution w dzisiejszych, tak powiem, czasach wypada. To jest paletka Danger Love, albo z tej serii, z takim Batmanem? Z Batmanem, znak Batmana. Całkiem porządnie wykonana, duże lusterko. Dzień dobry, i rowerek mojego męża, który gdzie powinien być? W małym pokoju. Całkiem ładne cienie, ładna kolorystyka, więc taką paletkę również sobie przetestujemy. Ja za nią zapłaciłam, nie pamiętam ile, ale coś poniżej na pewno 40 zł. Kupiłam również do testów paletkę Hebe. Wyszły takie paletki 5 cieni, one kosztują 50 zł w regularnej cenie, co znowu wydaje mi się szalenie dużo. Jest kilka rodzajów, ja zdecydowałam się na paletkę malinową i producentem, słuchajcie, tych palet jest Inglot. Więc będzie test, sprawdzimy. To właśnie mogę zdradzić, tą paletę próbowałam testować wczoraj, w czwartek i nagrać ten film i właśnie mi nie wychodziło. To tak a propos. Dalej, słuchajcie, Glam Shop. Tutaj przytargałam starą gąbkę z Glam Shopu, która idzie do Denka. Odkupiłam sobie, dobrze, nie odkupiłam, kupiłam ponownie taką oto gąbkę z Glam Shopu, tą moją ulubioną, czyli tą, która jest ścięta tu i ścięta tu. Najlepsze gąbki z Glam Shopu i w ogóle najlepsze gąbki moim zdaniem do makijażu. Kupiłam również 3 cienie, na które... Chyba była promocja, już nie jestem pewna, które wam na pewno pokażę bliżej właśnie w jakimś teście. Cień chichotka, cień taki toper roziskrzony. Ten toper to jest taki chłodny fiolecik, więc powinien piękny być. Oraz cień rokoko, on chyba nie był na wyprzedaży. Taki złoty, ale zaintrygował mnie jego kolor, więc wzięłam 3 takie cienie, to mówię na spokojnie w teście pokażę. I wzięłam również, słuchajcie, pomadę do brwi w kolorze szatynka, więc zgodne prawie z moim kolorem włosów. I co mnie zaskoczyło, że to jest takie maleństwo. Byście wiedziały, że to jest takie malutkie? Jak to przyszło, tak patrzę na to. Mówię, co to jest? A, i dostałam w ogóle jakiś gratis, co mnie bardzo miło zaskoczyło i teraz go nie widzę. Może jest w drugim kartonie. Dostałam pigment, słuchajcie, do oczu w ramach gratisu i to bardzo ładne. I to ma, ile to ma gramów? 3,5 grama, ale to jest naprawdę, to jest takie malutkie, znaczy dobrze, że to jest takie malutkie, ponieważ bez sensu, żeby to było duże, bo prędzej to zaschnie, niż to człowiek zużyje, ale zaskoczyło mnie, że to jest takie malutkie, a to kosztuje chyba ze 3 dychy. Jak na razie, to co mogę powiedzieć na temat pomady, to ma bardzo przyjemną konsystencję i bardzo fajny kolor. Dalej. Zakupy robiłam głównie dlatego, bo kończy mi się aksamit i wzięłam aksamit. To jest 7-gramowe opakowanie i tym razem go wzięłam jakby z tej innej partii. Ja już nie wiem, czy on jest większy, czy chyba większy od tamtego, co miałam. Bo dalej jakby na stronie Glam Shopu ja tego nie jarzę. Są 2 te aksamity. Jeden wyprzedawany za jakieś bardzo małe pieniądze i drugi jakby w cenie regularnej. No i ja wzięłam ten w cenie regularnej. Uwielbiam ten puder. Nie ma moim zdaniem lepszego pudru aktualnie. I na wyprzedaży złapałam również matę do prania pędzli. Nie będę teraz tego zamawiała z AliExpress i czekała nie wiadomo ile, zapłaciłam 112 zł. Ja myję pędzle w bardzo nieprofesjonalny sposób, naraz czyszczę z 20 sztuk, więc zawsze na takim jajeczku. A
uważam, że to będzie po prostu dla mnie wygodniejsze. Choć wygląda to, no ciekawa jestem. No, no i tutaj była gąbeczka. Przypomnę, że gąbeczki przychodzą w takim ładnym woreczku, więc też sobie warto taki woreczek zatrzymać, jak na przykład potem gdzieś jedziemy, żeby gąbeczkę schować. I właśnie i ja też tak muszę uczynić, co by z rozpędu nie wypierdzielić. Do testów również kupiłam słynny podkład L'Oreala True Match Nude Serum. Wybrałam go w kolorze 05 do 2 Very Light. Bardzo jestem ciekawa tego podkładu. Powiem Wam szczerze, że pierwotnie chciałam kupić Affecta, podkład i korektor, ale to są dla mnie po prostu już za duże pieniądze. Chciałam sobie to załatwić, ale coś nie wyszło. Wielka szkoda. I dlatego zbojkotowałam po prostu ten temat. I kupiłam to, szczególnie, że to kupiłam w Hebe i kosztowało mnie to 50 zł. Więc mam nadzieję, że to nie była wyrzucona kasa. Dalej tutaj mamy różnego rodzaju, przynajmniej w tym kartoniku, właśnie tak zwane dary losu, jak to się kiedyś mówiło, czyli paczkę PR-ową. I mam tutaj, słuchajcie, paczkę od marki, o którą od dawna mnie prosicie, żebym ją przetestowała. I serdecznie dziękuję właśnie marce Koi za wysłanie mi tych produktów. Mam tutaj po pierwsze olejek do tym makijażu, awokado, malina, rokitnik. Produkt dosyć popularny. Natomiast jest to olejek do OCM-u, prawda? Nie jest to olejek z emulgatorem. Mam tutaj również, słuchajcie, krem do cery wrażliwej, algi, ostropest, wiesiołek. Muszę racjonalnie podejść do tematu, wybrać co chcę w pierwszej kolejności testować i jak. przepraszam, co by się produkty nie zmarnowały. Dalej mam, jeszcze dalej lecimy z Koi, krem z retinolem roślinnym, bakuchiol, niacynamid, Boże, jeszcze raz, bakuchiol, niacynamid i skwalan. To, powiem Wam, najbardziej chyba mnie zainteresowało. Możecie mi dać znać, bo wiem, że wiele z Was ma jakby obczajoną markę Koi, dużo lepiej ode mnie. Więc możecie mi tam dać znać, co według Was jest najciekawsze. Mam dalej eliksir nawilżający z roślinnymi komórkami macierzystymi, peptydami i kwasem hialuronowym. Oraz mam serum dwufazowe, śliwka kakadu, rokitnik, olej z marchwi. Myślę, że marka Koi to chyba marka słynąca z tego, że te kosmetyki są naprawdę świetne, więc właśnie dajcie mi znać tym bardziej, jakby co tam uważacie. Nie spotkałam się jeszcze z negatywnymi opiniami na temat tej marki, opowiem w ten sposób. Mam tutaj również aktywny krem pod oczy z roślinnym czynnikiem wzrostu. Także jak widzicie, na bogato, sporo produktów, duży wybór. Poczytam też na ich temat, zapoznam się z nimi, coś wybiorę do testów i też na pewno będę chciała Wam może troszkę więcej o nich opowiedzieć. W Hebe kupiłam również coś, co mnie zainteresowało, ponieważ było bardzo tanie. Znaczy bardzo tanie, kosztowało 10 zł chyba. A ma pojemność 250 ml i jest to maska i odżywka do włosów zniszczonych marki Sielanka. Dziewczyna jak malina. Pomyślałam, że sobie to pykniemy. I kupiłam również coś, co pewnie w jakimś stopniu jest zbędne, ale stwierdziłam, że chcę kręcić te włosy na pasek. I zobaczyłam, że w Hebe jest taki gotowy zestaw. Tutaj ten pasek to jest w 94% wiskoza bambusowa, 6% elastanu. I pomyślałam, że właśnie sobie kupię taki zestaw, zamiast brać pasek ze szlafroka. I w skład tego zestawu wchodzi ten pasek. On jest, jak widzicie, taki rulon gruby. Tutaj mamy też te wstążki, żeby później sobie to zawiązać. Oraz mamy w tymże zestawie dwie gumki do włosów, po to, żeby te włosy tutaj na końcówkach zabezpieczyć. Nie wiem, czy to był właśnie mądry pomysł, czy nie, bo potem uznałam, że może to jest przerost formy nad treścią i trzeba było im po prostu zrobić to na szlafrok. Ja wiem tylko tyle, że no, to jest naprawdę, słuchajcie, grube i długie, nie? Ale chyba niewystarczająco długie, bo moje, to się kończy pasek, a moje włosy jeszcze są tyle. Słuchajcie,
Potem pomyślałam, że tą metodą jakby przetestuję właśnie taki produkt z Dogery, nie każdy ma szlafrok, nie każdy ma pasek, nie wiem, dobra, nie wiem, nie będę tutaj tłumaczyć, nie wiem, czy to było przemyślane, czy nie. A, wiem, co chciałam powiedzieć, ja na pewno z tym nie będę spać, bo moje włosy się odgniotą mi tutaj i będę rano wyglądała, jakbym miała tłustawę u nasady, czego nie znoszę, więc na pewno w tym nie będę spać, mogę w tym co najwyżej chodzić. Lecimy dalej. Dalej mam, słuchajcie, z marki Mokosz, tu gdzieś mam do tego kartonik, krem, ujędrniający krem do twarzy anti-aging, róża z jagodą. To jest nowość i to jest krem, który już testuję od pewnego czasu, to mogę Wam zdradzić. Ma obłędny zapach, tyle powiem w tym momencie. Mam tutaj również, ale co ostatnio nawet Wam pokazywałam, marki Hitone, piankę łagodzącą z prowitaminą B5. To jest polska marka kosmetyków naturalnych. Tutaj mamy piankę, która się nadaje zarówno do mycia twarzy, jak i do mycia ciała. Co istotne, ta pianka to jest taka jakby apteczna prawie pianka, czyli ona jest mocno łagodząca i taka otulająca wręcz skórę, również zapobiegająca odparowaniu wilgoci z naszej skóry. I przypomnę Wam, że na markę Hitone macie 30% rabatu na hasło I Love Box, a jeżeli zrobicie zakupy na stronie właśnie Hitone, to 50% przychodu z dni od 1 do 8 marca jest przekazane, będzie przekazane na rzecz fundacji, Gdańskiej Fundacji działającej w celu pomocy osobom z Ukrainy. Więc gorąco polecam. Dodatkowo z marki Hitone mam również serum, które Wam pokazywałam, które także jest u mnie od dłuższego czasu i jest to serum z inuliną i prowitaminą B5, serum odżywcze dedykowane twarzy. O, znalazłam. Ja dostałam w Glam Shopie. To się nazywa Zamrz. I to całkiem ładnie wygląda, taki pigmencik pełnowymiarowy. A cieszy. Mówię, ja tam się ucieszyłam. Naprawdę ładnie wygląda. Więc miło. Dalej, słuchajcie, mam również dwa produkty marki, które nie wiem, czy znacie. Jest to marka, przeczytam tak, jak się pisze, a więc marka Manaslu Outdoor. I mam tutaj City Outdoor i to jest miejski krem ochronny z SPF-em 30. I to jest, słuchajcie, produkt, który właśnie ma dodatkowo chronić naszą cerę, jak sobie zresztą nazwa wskazuje, przed właśnie negatywnymi, tu jest ładnie napisane, negatywnymi skutkami działania smogu i innych zanieczyszczeń powietrza. Niebielący filtr SPF 30, ochrona i pielęgnacja Twojej skóry podczas miejskich aktywności. Więc będziemy testować, o tej marce Wam też więcej opowiem, mam tutaj ulotki, mam też ulotki od KOI, będę wszystko czytać i zgłębiać, bo nie wiem właśnie, czy tą markę znałyście. Mam tutaj również drugi produkt, może zamknę kartonik, i jest to Beauty of Nature krem Blur BB. 98,5% składników pochodzenia naturalnego. I jest to taki krem, ja bym go nazwała upiększający. Ale to może dobra, to na razie Wam po prostu go pokażę, on ma wyrównywać, nawilżać, chronić i ma naszą cerę po prostu poprawiać jej wygląd. Też Wam o tym produkcie więcej opowiem. Mam również, słuchajcie, zorientalny, naturalny krem pod oczy i to jest wiciokrzew, znaczy krem zawierający wiciokrzew japoński. No składnik, no. Oprócz tego oczywiście zawiera również mikę, zawiera kwas hialuronowy i to jest produkt, rzecz jasna, naturalny. Mam również z marki Wianek pomadkę łagodzącą, ochronną z olejem kokosowym. Że tak powiem, stary, dobry Wianek i jego pomadki. Pomadki te pielęgnacyjne czy też peelingujące marki Sylveco lub marki Wianek, to już generalnie bez znaczenia, chodzi o producenta. To naprawdę taka klasyka roka, są dobre, tanie i po prostu świetne. Mam tutaj również marki Polny Warkocz, esencję z ekstraktem z skrzypu polnego. I jest to tonik do cery naczynkowej. Ja oczywiście nie mam cery naczynkowej, natomiast no to jest pewnego rodzaju domyślność i ja akurat szczególnie w przypadku tego rodzaju produktów jak toniki, hydrolaty, tym podobne, nie sugeruję się jakby tą domyślnością jakoś mocno. Mam tutaj, co jeszcze tutaj mam? A, mam maseczkę normalizującą z Wianka.
I mam, słuchajcie, również chciałoby się rzec starą, dobrą markę Aquaio. To są produkty, które ja bardzo dobrze znam. Mam tutaj krem pod oczy, a właściwie serum pod oczy, nie krem, to była ta żelowa konsystencja. Oraz, słuchajcie, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Być może pamiętacie, to jest taki właśnie żelek, to jest takie serum w postaci takiej galaretki. Marka Aquaio to kosmetyki bardzo dobrze nawilżające. Z marki tej był mój kultowy peeling do twarzy typu gomasz oraz genialna maseczka nawilżająca. Tym razem mam właśnie serum pod oczy w tej postaci oraz mam krem. I te kremy, myślę, że tu się nic nie zmieniło w tej kwestii, są reliefami, czyli możemy później dokupić sobie sam wkład bez słoiczka. Kremy nawilżające marki Aquaio, krem ten nawilżający marki Aquaio, może tak należało powiedzieć, to również produkt, który jest przeze mnie sprawdzony, jest bardzo dobrym produktem i dużo naprawdę mogłabym o nim tutaj Wam opowiedzieć. Mam go przetestowany, zresztą wszystkie chyba kosmetyki, nie licząc jakieś nowości, które teraz się pojawiły z tej marki, to produkty przeze mnie przepykane, przetestowane na lewo i na prawo. I mam tutaj również, kochani, obłędnie pachnący, Boże, uwielbiam zapach kosmetyków marki Biolawen. Mam tutaj Biolawen i jest to peeling do skóry głowy. Peeling do skóry głowy z drobinami, które nie wydają się być ani za duże, ani za małe. Będę go testować. Jak wiemy, ten peeling skóry głowy to jest coś bardzo, bardzo istotnego, więc pyknę, uwielbiam ten zapach i dam Wam znać. Wracając właśnie jeszcze do tematu szamponu Unven peelingującego, nie biorę się za niego. Wiem, że ktoś mi napisał, że on z kolei nie ma problemu, więc nie rozumiem, dlaczego inni mają problem potem z wymywaniem tych drobin. Ja po prostu się nie zdecyduję przy moich włosach na ten jednak szampon, więc nie będę go testować. Dobrze, to teraz właściwie przeszliśmy przez chyba wszystkie produkty, więc mogę Wam pokazać te rzeczy z Mojito, które kupiłam. W ogóle pierwsza rzecz, którą kupiłam, to takie coś, co się nazywa jeginsy, ale tak naprawdę są takie czarne jeansy, tylko tyle, że tańsze i bez kieszeni z przodu, tylko z tyłu. Mają kieszenie z przodu, mają te, ale nie wiem, jak mam Wam to tak naprawdę pokazać, jak wyglądam, bo są czarne, więc tam się zleją, więc za 80 zł kupiłam. I uważam, że są warte swojej ceny. Więc jak coś, to też Wam mogę je podlinkować. Słuchajcie, potrzebowałam takiej małej torebki, na którą nie wydam miliona monet i po prostu była mi potrzebna. To nawet nie są właśnie zakupy fanaberyjne tym razem w Mojito, niestety, ale bardziej takie konkretne. I słuchajcie, znalazłam na stronie Mojito taką oto torebkę. Ona była też w bardzo ładnym kolorze beżu, tylko no ja chciałam czarną, żeby była bardziej uniwersalna. Ona jest takimi wytłoczeniami, ma jak zwykle napis Mojito, dla mnie osobiście zbędny. A tutaj mi jest to, przyniosłam specjalnie taką butelkę 03, żeby Wam pokazać, że ona jest naprawdę pojemna. Jest dokładnie taka, jak chciałam. Wejdzie na zasadzie i butelka 03, i jakieś inne rzeczy. Mała, zgrabna, a jednak sporo rzeczy wejdzie. Z przodu ma też taką kieszonkę na suwak, do której też coś wejdzie. Kosztowała mnie 100. I są do niej dołączone dwa paski. Pierwszy pasek taki modny, fancy, fancy i powiem Wam szczerze, że mi się podobają te paski i chciałam nawet torebkę właśnie na takim grubym pasku. To jest taka przełamana biel w stronę beżu z czarnym, złote okucia. Fajny, fajny, naprawdę porządny pasek i do tego drugi pasek taki klasyczny z tym samym motywem co torebka. Jeżeli szukałyście jakiejś takiej torebki, to polecam. Również jej plusem jest to, że ona z tyłu jest całkowicie płaska, bo nie wszystkie te torebki w tym kształcie są całkowicie płaskie i one potem tak odstają beznadziejnie. Ja mam jedną torebkę z Mojito, taką weselną ja to nazywam i słuchajcie, nic się z nią nie dzieje, mam ją wiele lat. Więc w ogóle ja lubię tą firmę, myślę, że z tą torebką też się nic nie będzie działo. Choć zastanawiam się, czy ona tu jest źle uszyta, czy po prostu jakby to było niewypchane i się tak zagniotło. To mi się tylko nie podoba, ale to tak, zawracanie głowy. Potrzebowałam też kupić bluzkę, wiem jak to durnowato brzmi, ale naprawdę potrzebowałam. I kupiłam oto bluzkę taką. To jest, słuchajcie, rozmiar 40. Kosztowała mnie ona 100. Jeżeli szukacie czegoś takiego, to mogę polecić. Choć mam do Was w związku z tym jedno pytanie. Ponieważ odkryłam, nagrywając poprzedni raz, początek tego filmu, nie pytajcie, że to jest 100% wiskoza i napisane jest, żeby tylko to prać ręcznie. Ja zawsze wszystko piorę w pralce, nie piorę nic, absolutnie nic ręcznie.
I jeżeli już, to prędzej upiorę to w pracy na jakiś program ręczny, ale... Może ktoś mi doradzić, czy ja mogę to wpierdzielić do pralki, czy nie. Będę bardzo zobowiązana, powiem wam, że trochę mi minka zrzedła, jak sobie pomyślałam, że mam to prać ręcznie. Faktycznie mam taką jedną koszulę, muszę sprawdzić, czy na niej też nie jest napisane, żeby prać ręcznie z Mojito, która po pierwsze, wydaje mi się, że trochę mi się sprał print, dosyć szybko, jak na, tak powiem, ilość razy jej noszenia. I wydaje mi się, że ten materiał... A, i z tyłu mi się zrobiła dziurka, no ale to raczej nie jest kwestia, ewidentnie to było po klipsie. Też nie jest kwestia prania w pralce, więc dajcie mi proszę znać. Ale wracając do rzeczy, bluzka 40. 40, no właśnie. Nie wiem, czy zauważyliście, czy nie zauważyliście. Chcecie, nagram o tym, znaczy chyba i tak o tym nagram. Po prostu vlog z takim update'em właśnie, jak mi idą te pewne zmiany, czy schudłam, czy nie schudłam, choć nie to miało być głównym celem. Otóż jakby co, schudnąć to schudłam, ale zjechałam bardzo mocno na centymetrach. Nie wiem do końca ile, bo się nie mierzę, ale widzę po łachach. Więc ta 40, bo Mojito też ma poprawioną rozmiarówkę, jest na mnie oversize'owa, ale nie jest workowata. Bluzka ma ładny kolor, to jest taki beż. I tutaj mamy taki akcent biało-czarny, to jest po prostu naszyty materiał z tego samego gatunku, czyli ta wiskoza. Tutaj, wzdłuż guziczków oraz na kieszonce. I oczywiście, jak zwykle, Mojito również tu musiało wpierdzielić nazwę swojej firmy. Ale powiem wam, że bluzka bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie wygląda, a przez ten właśnie akcent czarno-biały robi się taka troszkę bardziej sportowa, no myślę, że bajerancka. Jak na taką, patrząc na materiał, na jakość tej bluzki i na to, jak wygląda, na pewno zobaczycie ją na mnie w jakichś tam filmach, to uważam, że jest warta tej stówki. Naprawdę. I druga bluzka, to właśnie też jest wiskoza. I ta jest biała i jest zupełnie w innym kroju, ponieważ nie jest przedłużana, że tak powiem, nie jest długa. Jest taka, no do pasa trochę za pas, więc idealna do włożenia w spodnie. Ma w ten sposób zrobione rękawy, więc nie wiem, czy to widać. Tu jest to przeszycie dopiero, więc ma tak zwaną opuszczoną linię ramion, to się chyba tak mówi. Przez co tutaj robi się taka oversize'owa. Ma tu taki rysuneczek i na rękawie napis Power Woman. Białe guziczki, powiem wam, też ładnie wygląda i przez swoją długość i krój bardzo ładnie wygląda, zawiązana, czy to w, chciałam powiedzieć, w kłębuszek, no wiecie, no zawiązana, albo właśnie wpuszczona tak w spodnie, ale tak nie, przepraszam, nie, że tak wpuszczona, tylko tak jakby zaczepiona o ten guzik przedni. Wiecie, o co mi chodzi? Tylko jakby z przodu. Bo naprawdę fajnie to wygląda. I ten krój przy 40, i jakby, że tak powiem, przy moich aktualnych gabarytach jest właśnie taki oversize'owy, ale znowu, choć ja zawsze lubiłam, wiecie, oversize'y. No, sam fakt, że jak byłam taka, chodziłam w eskach Medicine i jak jestem taka, też chodzę w eskach Medicine. No to można sobie wyobrazić, jak te eski wyglądały kiedyś na mnie, więc ja zawsze lubię takie luźne rzeczy i to nie jest tak, że skrywam za tym, nie wiem, swoją figurę albo cokolwiek innego, ale powiem wam, że właśnie mi się podoba, że ta bluzka jest w takim luźnym stylu, takim oversize'owym, a z drugiej strony nie jest przy tym workiem, nie wygląda jak ściągnięta, nie wiem, z osoby większej ode mnie, więc też jest całkiem spoko. Tyle tylko kupiłam w Mojito. Potrzebowałam, to kupiłam. Fajne są to właśnie jeginsy, ale powiem wam, też wziąłam 40. I coś czuję, że one się tak szybko rozbiją, że będą mi z tyłka spadać po prostu za, na zasadzie po dwóch noszeniach. Więc taki ewentualnie jest ich minus. Ale zadowolona z nich jestem, bo też coś takiego było mi potrzebne. Czy to wszystko? Chyba, kochani, to wszystko. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Rzecz jasna was zapraszam do kolejnych. Z kolejnym filmem mam nadzieję, że się spotkamy w końcu z testem. Z testem w sensie z makijażem. Jeżeli film wam przypadł do gustu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie czynicie oraz napiszecie komentarz na temat produktu, które w dzisiejszym filmie wam pokazałam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, życzę wam wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego weekendu, jeżeli oglądacie to przed nim lub w jego trakcie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.